na temat tego, w jakim mieście mieszka i jak sytuacja ma się w tym mieście z nieruchomościami. Jeżeli mógłbyś w dwóch, trzech zdaniach tylko powiedzieć, jak wygląda teraz sytuacja, czy ty nadal kupujesz, czy nie, jak się kształtują ceny, jakie są w ogóle, jakie są wśród inwestorów, nie wiem, nastroje, jakie jest podejście? Wiesz co, ja jestem z Poznania, inwestuję w Poznaniu, też jakby stąd powiedzmy, że prowadzę tę transmisję, Bunkier Poznań Wita. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku nieruchomości, to nadal jakby prowadzimy te działania, które prowadziliśmy. Jedynym, co staramy się teraz obecnie robić na rynku, jeżeli chodzi o chwipę, to po prostu skracamy możliwie czas naszych działań, to znaczy staramy się jak najszybciej sprzedać nieruchomość po procesie jej kupna. Zrezygnowaliśmy na ten moment z remontów na wysoki standard, bo one zajmują dużo czasu i działają bardziej w perspektywie kilku miesięcy do pół roku, aniżeli powyżej. Także skupiamy się, mówię, na takich maksymalnie szybkich, efektywnych działaniach. Jeżeli chodzi o rynek inwestorów w Poznaniu, z tego co słyszę, transakcje nadal się odbywają, czyli nieruchomości są kupowane, są sprzedawane. Oczywiście ruchu jest mniej z uwagi na to, że no wszyscy jednak, powiedzmy, standardowi zjadacze chleba jednak są w domach, raczej oglądają przez internet, mniej chcą się spotykać, mniej chcą tę nieruchomość oglądać na żywo, czy nawet iść do kancelarii, ale zasadniczo ceny na ten moment nie zmieniły się. Ja myślę, że ogólnie nieruchomości są takim rynkiem, który reaguje z dużym opóźnieniem nawet na największe kryzysy, więc działając w miarę szybko, w miarę stabilnie, powtarzając pewne schematy, które wiemy, że działają, myślę, że jesteśmy na tym rynku bezpieczni. Myślę, rozumiem, czyli tak naprawdę nie bawicie się w remonty, nie wchodzicie w jakieś przeróbki, po prostu staracie się kupić w dobrej cenie i w dobrej cenie sprzedać na tej zasadzie. Tak, jeżeli jest możliwość odświeżenia mieszkania szybkiego, z tak naprawdę posprzątaniem, jest tam nie w lepszych zdjęciach, robimy to, staramy się na przykład, jeżeli już robimy powiedzmy zwiększenie wartości nieruchomości, to po prostu doprowadzić ją do takiego stanu, żeby ktoś wchodząc do tego mieszkania, jeżeli to była rudera, powiedzmy stary PRL, czy Bóg wie, co tam jeszcze mogło się w tym mieszkaniu znajdować, staramy się zrobić tak, żeby ktoś wchodząc tam mógł zobaczyć siebie, swoją rodzinę, ewentualne ułożenie mebli, jakieś zagospodarowanie przestrzeni, żeby po prostu w mieszkaniu było widać przestrzeń, czyli to, co mamy wchodząc do powiedzmy świeżo oddanego bloku od dewelopera. Że takie działania podejmować, aby maksymalnie skracać ten czas pomiędzy kupnem a sprzedażą, ale też, żeby klient jakby mógł zobaczyć siebie w tym mieszkaniu, które sprzedaje. Bartosz, dostaję informację tutaj od naszych słuchaczy, że bardzo, bardzo słabo cię słychać. Nie wiem, czy masz możliwość może podgłośnić mikrofon, byłoby dobrze, bo ja tu z mojej strony nic już nie mogę zrobić. To sekunda. W międzyczasie ja mam taką prośbę dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Mam taką propozycję, którą podpatrzyłem ostatnio. Zdecydowanie. Okay. Ja cię zdecydowanie lepiej słyszę. Mam taką propozycję dla naszych słuchaczy, żebyście oznaczyli w komentarzu dwie osoby, które mogłyby być zainteresowane tutaj naszym live'em. Każda osoba, która po prostu wpisze dwie osoby tutaj w komentarzu, będzie mogła odebrać ode mnie nagrodę. Jest to taki współczynnik, który przygotowałem, GM2. Jest to taki współczynnik, który mówi mi mniej więcej o tym, jak wygląda cena metra kwadratowego w stosunku do złota, czyli za ile uncji złota można kupić metr kwadratowy mieszkania, ale też wziąłem pod uwagę tutaj stopę inflacji oraz stopę WIBOR, także jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo będę wdzięczny właśnie za wrzucenie do komentarza dwóch takich osób. Bartosz, a my możemy, myślę, wracać, czyli podsumowując, generalnie jesteś nastawiony, jeśli chodzi o nieruchomości, w tym momencie na szybkie kupno, szybką sprzedaż. To ma oczywiście sens. Bartosz,
Ale dzisiaj się spotkaliśmy w trochę innym temacie, to znaczy kryzys 2020 i te alternatywy dla nieruchomości. Powiedz mi, bo bardzo dużo się teraz mówi na temat dominacji dolara. Czy mógłbyś nam wyjaśnić, z czego się ta dominacja dolara bierze? Obecny moment. Tak, dominacja dolara ogólnie jako waluty na świecie bierze się z tego samego powodu, z którego bierze się właściwie dominacja każdej waluty historycznej w dotychczasowej historii, jaką mamy, jeżeli chodzi o nasze waluty i nasz, czy nie tylko kraj, nasz świat tak naprawdę. Otóż jeżeli obracamy daną walutą, jest jakaś waluta główną walutą handlową, tak jak przykład kiedyś to było za Imperium Brytyjskiego, Francuskiego czy Rzymskiego, to ten jakby obszary, które są podbijane czy to militarnie, czy militarnie i handlowo przez dane imperium, są jakby obejmowane tą walutą. Jeżeli handel odbywa się w danej walucie, jest ona po prostu dominująca. Więcej osób jakby ją rozpoznaje i chce jej używać. Jeżeli chodzi o obecną dominację USA, mamy właściwie bardzo proste przełożenie na handel ropą naftową, czyli jednym z kluczowych surowców, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, i właśnie połączenie wyceny tej ropy w dolarze i obrót w dolarze. Tak naprawdę wszelkie inne surowce czy rzeczy kwotowane w dolarze są drugorzędne. Ropa jest tutaj jakby głównym towarem, jeżeli chodzi o obrót międzynarodowy w kontekście jakby naszej obecnej gospodarki. I teraz jakby USA ma przepotężny sojusz z kluczowym graczem na rynku, czyli Arabią Saudyjską. Jest to sojusz, no, dzięki któremu jakby militarnie USA wspiera Arabię Saudyjską, ale też ma z nimi umowę, że jednak obrót ropy będzie odbywał się właśnie w amerykańskim dolarze. Jest to sytuacja bezprecedensowa, bo USA stara się od lat wzmacniać swoje wpływy, szczególnie jeżeli chodzi o Zatokę Perską. Tutaj mamy dlatego też tarcia z Iranem, który mu bliżej jest tak naprawdę do Rosji i Chin, aniżeli do Stanów Zjednoczonych, dlatego mieliśmy Afganistan wsparty militarnie, w cudzysłowie oczywiście przez USA, aby mieć jakby przyczółek dla Iranu, ale oczywiście Iran będzie przedstawiany w mediach, powiedzmy, głównego nurtu jako ta zła siła, pomimo tego, że nie ma na przykład swoich wojsk w Kanadzie czy Maroko, a podczas gdy USA praktycznie z każdej strony Iran otacza. Dlatego właśnie jakby następuje obecnie dominacja, jeżeli chodzi o dolar i międzynarodowy handel, właśnie z uwagi na militarne wsparcie regionu, w którym wydobywa się ropę naftową, czyli główny, kluczowy surowiec. W porządku, czyli podsumowując, Stany Zjednoczone za wszelką cenę grają tak naprawdę tutaj takim surowcem, jakim jest ropa, aby się w dolarze rozliczać. Z tego co wiem, to chyba Iran już jakiś czas temu zaprzestał sprzedawać ropę za dolary i chyba rozlicza się tylko w złocie, także nie wiem, czy coś się w tym temacie zmieniło, natomiast wiem, że niektóre kraje się właśnie buntują przeciwko Stanom Zjednoczonym, żeby jednak w tym dolarze się nie rozliczać. No ale póki co, tak jak mówisz, Arabia Saudyjska duży gracz, więc domyślam się, że dolar jeszcze będzie długo taką kluczową walutą. No ale dobrze, no jeśli nie dolar, to co, Bartosz? Bo no, słyszymy, że no, jakby nie było dolar, to jest jednak waluta fiducjarna i jest to pieniądz fiducjarny. Jest to pieniądz, który no, przez cały okres trwania tak naprawdę był dodrukowywany, jest dodrukowywany i prawdopodobnie będzie w najbliższej przyszłości, czyli mamy do czynienia tutaj w zasadzie cały czas z jakąś inflacją, dodrukiem pieniądza właśnie po to, żeby utrzymać jakiś status quo. Natomiast co mnie interesuje, właśnie interesuje mnie to, jak ty widzisz na dzisiaj perspektywę inwestycji w dolara i czy masz jakiś pomysł, co można zainwestować oprócz dolara, bo powiem ci, nawet dla mnie jest to bardzo, bardzo interesujące, bo w obecnym czasie, kiedy, tak jak mówię, no ludzie boją się i sam nie powiem, mam lekkie obawy, żeby inwestować w nieruchomości w tym momencie. Tak, jakby mówiąc o dolarze właśnie i jakby perspektywie inwestycji w jakiekolwiek inne waluty czy inne aktywa, warto wziąć pod uwagę to, że na przykład właśnie obecnie USA dodrukowało w przeciągu kilku dni więcej pieniędzy, więcej tak naprawdę długu,
aniżeli w trakcie całej swojej poprzedniej historii. Więc jakby skala tego, co się obecnie dzieje na rynku w USA i w jakiej kondycji może być dolar na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat, no jasno nam pokazuje, że te perspektywy nie są dla dolara optymistyczne. No warto zwrócić uwagę, że do tej pory obecnie na USA patrzymy jako na, wiesz, wielkie imperium, potęgę militarną, potęgę ekonomiczną, numer jeden na świecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby nie zauważamy tego, że historia bardzo dobrze nas nauczyła, że praktycznie wszystkie imperia, które rozrosły swoją biurokrację, rozrosły swój socjal do niebagatelnych poziomów, po prostu upadały. Tak było z Imperium Brytyjskim, Francuskim, Osmańskim, Cesarstwem Rzymskim, praktycznie z każdym imperium do tej pory, które przerastało, jeżeli chodzi o wielkość biurokracji, urzędników, militaria, przywileje, wszelkie te rzeczy, po prostu nadwyrężały budżet, powodowały zadłużenie, zubażanie waluty. Kiedyś to się odbywało poprzez na przykład produkowanie waluty z mniejszą ilością, bicie mony z mniejszą ilością kruszcu i jakby kruszec był stały, więc trzeba było, żeby więcej tych monet wybić, trzeba było trochę dorzucić innych metali i w ten sposób po prostu wartość tego pieniądza w czasie strasznie malała, przez co jego ogólna siła w skali handlu takiego międzynarodowego również topniała. I tak samo będzie się działo, myślę, w ciągu kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi o dolara, tym bardziej, że właśnie pojawiają się, tak jak wspomniałeś, jakby głosy tych państw, które z USA nie do końca mają po drodze. Mówimy tutaj o Iranie, mówimy o Rosji, mówimy też o Chinach, które na ten moment no, są jakby dość przeciwstawnie nastawione, jeżeli chodzi o USA, ich politykę i wszystko to, co USA robi. I mamy sytuację, w której mamy trzy naprawdę potężne państwa, Iran i Rosja zresztą same wydobywają ropę i eksportują ją na praktycznie wszystkie możliwe kierunki świata. Jeżeli chodzi o te państwa właśnie obracające na rynku ropy i będące tym jakby producentem, dawcą tego surowca, okazuje się, że dołączyły one do jakby pomysłu Chin na właśnie zaprzestanie tej dolarowej dominacji, jeżeli chodzi o ogólne rynki światowe. I w tym momencie Chiny bodajże chyba w 2017 roku już wprowadziły petro renminbi. I teraz bardzo ważna kwestia, właśnie renminbi to jest oficjalna waluta Chin, natomiast wiele osób jakby słyszało o yuanie, jeżeli mówimy o chińskiej walucie. I to jest mniej więcej tak samo jak z funtem szterlingiem i funtem brytyjskim, gdzie funt szterling to jest oficjalna waluta Wielkiej Brytanii, podczas gdy my mówimy o funtach brytyjskich w sposób potoczny, czy po prostu o funtach. I w ten sam sposób jakby mamy yuanę jako jednostkę rozliczeniową i renminbi jako oficjalną walutę, która dosłownie tłumaczy się na pieniądze ludu. I taką perspektywą, myślę, długoterminową jest właśnie, jeżeli chodzi o w ogóle cały rejon azjatycki, przejście właśnie z dolara do handlu opartego właśnie o walutę Chin. I sądzę, że długoterminową perspektywą jest jakby wzmocnienie się pozycji renminbi ogólnie w handlu, ale też w skali jakby globalnego handlu międzynarodowego. Nie mówimy tutaj tylko o Azji, oczywiście jakby to będzie taki katalizator powodujący wzmocnienie tej waluty na szerszą skalę, ale sądzę, że renminbi, jeżeli chodzi o walutę taką rozliczeniową, będzie bardzo popularnym pieniądzem, jeżeli chodzi o zbliżające się lata. I teraz rozgrywanie jakby tych trendów długoterminowych jest bardzo proste. Wystarczy w momencie, kiedy różnica między tymi walutami jest znacząca, czyli jeżeli dolar jest bardzo silny lokalnie, znaczy w danym momencie, krótko w danym miejscu historii w stosunku do renminbi, możemy po prostu dolary, które powinniśmy trzymać jako część naszej rezerwy gotówkowej, możemy zamienić właśnie na tę drugą walutę i po czasie uzyskać jakby zysk nie tylko z uwagi na wzrost wartości samego renminbi, ale też wzrost w stosunku do dolara. Także sądzę, że to jest całkiem jakby ciekawy kierunek, w którym myślę cały świat tego walutowego będzie podążać. Okej, powiem Ci, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. No, renminbi samo w sobie może zyskać na wartości, nie tylko w stosunku do dolara. Powiedz mi, Bartosz, w jaki, gdzie Ty kupujesz renminbi? Czy Ty używasz w ogóle kantorów? Czy to są, nie wiem, jakieś forexowe
platformy, czy to są być może jakieś platformy, nie wiem, blisko związane z kryptowalutami. Jest to dosyć ciekawe. Myślę, że jeżeli ktoś się ze słuchaczy zdecyduje tutaj na kupno tej waluty, to dobrze by było może, żebyś podesłał jakiś tip, gdzie najlepiej właśnie kupić renminbi. Wiesz co, jeżeli chodzi o rynki forexowe, jakby forex głównie kojarzy się z inwestowaniem w walutę, ale takim bardziej biorącym pod uwagę dźwignię i lewarowanie się. Także ja unikam takich rozwiązań, czy mówienia o takich rozwiązaniach dla osób, które nie mają w ogóle doświadczenia w temacie, bo to jest mniej więcej jak hazard, grę w ruletkę, że wchodząc na jakby rynek kontraktów, nie znając podstaw, możemy naprawdę bardzo mocno nadwyrężyć swoje portfele. Wiele osób jakby traciło swoje majątki, oszczędności, także tego zupełnie nie polecam. Jeżeli chodzi o takie proste kroki inwestycyjne, które może zastosować każdy, to jest właśnie kupno chociażby w kantorze online tej waluty i czy w dowolnym kantorze, który znajdziemy, a który akurat może dla nas tę walutę ściągnąć. Po prostu przekształcenie naszych złotówki, którą trzymamy gotówce, bo zawsze powinniśmy jakąś gotówkę w zapasie mieć, właśnie w walutę chińską i zatrzymanie jej, że tak powiem, może nie na czarną godzinę, ale jako jakby zabezpieczenie się na wypadek właśnie dolara, który obecnie jest na przykład w stosunku właśnie do złotówki bardzo mocny, zamienienie go na renminbi i skorzystanie właśnie z tych dwóch rzeczy, o których wspomniałem, czyli wzrost wartości samego renminbi, jeżeli chodzi o światową gospodarkę, ale też wzrost w stosunku do dolara. Powiedz mi jedną rzecz, bo to mnie bardzo interesuje. Czy jeżeli chodzi o renminbi, to oczywiście my tutaj nie mówimy naszym słuchaczom, jak mają inwestować, jakie kwoty mają inwestować, w jaki sposób mają to robić. To są po prostu nasze luźne przemyślenia. Natomiast ja mam takie pytanie, czy ty byś kupował renminbi regularnie, na przykład powiedzmy sobie co miesiąc, dopóki nie przekroczy pewnego poziomu, czyli to byłoby powiedzmy sobie taki stałe jakieś dorzucanie do swojego portfela, dywersyfikacja tego portfela, czy raczej czekasz na taką okazję, że okej, w stosunku do dolara renminbi jest słabe, kupuję renminbi, tak? Chodzi mi o to, czy tutaj patrzysz na dłuższą perspektywę i dokupujesz renminbi regularnie, czy po prostu raz na dwa lata jest okazja, kupuję większą sumę. Jaką ty strategię masz odnośnie kupna tej waluty? Wiesz co, jakbym sobie tak luźno myślał nad tematem, myślę, że raczej pewną kwotę skupowałbym co miesiąc w określony dzień, bo jakby ostatnio też przeanalizowałem właśnie taką taktykę kupowania akcji w kryzysie z jednym z ostatnich artykułów udostępnionych na blogu i okazuje się, że osoba, która idealnie wstrzeli się w dołek, którą prawie że wygrywa los na loterii, osiąga niewiele lepszy wynik od tej, która po prostu od momentu, kiedy mamy określony sygnał, że dana akcja czy dana na przykład waluta właśnie traci, zaczynamy skupować regularnie. Powiedzmy w jeden dzień w miesiącu logujemy się na wirtualny kantor, poświęcamy 10-15 minut, kupujemy za daną część naszej kwoty, którą łącznie chcemy zainwestować, czyli powiedzmy 1/12 na przestrzeni 12 miesięcy daną walutę, to okazuje się, że właśnie kupując w ten sposób osiągamy naszą średnią cenę, która jest bardzo bliska tego dołka. Także mówię, wstrzelenie się w ten idealny moment, jeżeli ktoś potrafi, to szapoba i można to robić. Rzeczywiście, jeżeli ma takie umiejętności analityczne, śmiało może działać. Natomiast ktoś, kto kompletnie nie zna się na tym rynku, może po prostu co miesiąc wybrać sobie jeden dzień w miesiącu, czyli przynajmniej pierwszy piątek miesiąca i w dany dzień logować się i niezależnie od tego, jaki jest kurs, skupować za daną część kapitału, który chce na tę inwestycję przeznaczyć. Ale tak jak powiedziałeś, to nie są rekomendacje, tylko nasze bardzo luźne przemyślenia. Zgadza się. Ja powiem ci, Bartosz, że ja w ten sposób kupuję, dorzucam sobie co miesiąc do swojego portfela IKZT i IKE, pewne aktywa i jakby naprawdę rzadko kiedy zwracam uwagę, czy to jest górka, czy dołek, po prostu regularnie to kupuję, ponieważ ten trend
jest cały czas wzrostowy, jakby na to nie patrzeć. Także gdzieś to mi się wszystko uśrednia, natomiast no ja się nie muszę tym stresować, że nie wiem, że sprzedam, jak będzie dołek, a kupię na górce, bo tak naprawdę tego nikt nie wie. A zatem lubię właśnie ten typ inwestowania i myślę, że przekonałeś mnie do tego, żebym spróbował również kupować takie kwoty, jeżeli chodzi o renminbi. No jakby ta twoja argumentacja odnośnie tej waluty akurat do mnie dociera. Mam nadzieję, że do naszych słuchaczy również, ponieważ Bartosz, powiedzmy sobie szczerze, pieniądz fiducjarny jako tako jest ogromnym ryzykiem, ponieważ on nie ma tak naprawdę pokrycia. To, że on ma pewną wartość, to jest po prostu oparte na pewnej wierze w to, że ktoś nam mówi, że ten pieniądz ma taką wartość albo regulują to rynki. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mówimy o renminbi, to powiedz Bartosz, co jeszcze oprócz renminbi? Czy w tym momencie warto się również zainteresować innymi walutami, być może kruszcami, a być może nawet kryptowalutami? Wiesz co, o kruszcach pisałem już w 2018 roku, że jakby czeka nas gorączka złota, w 2019 jakby czytelnikom powiedzmy, że przypomniałem o tym, że warto by się w złoto czy inne kruszce zaopatrzyć, bo gorączka jest tuż. Dzisiaj jakby no widzimy, co się dzieje na rynku, tak, cena złota szaleje, ale to myślę, że nie jest jeszcze poziom, który złoto finalnie osiągnie, jeżeli chodzi o nadchodzące lata, także myśląc długoterminowo o złocie jako czymś, co zastąpi walutę, a nie o krótkoterminowym jakby zysku na zasadzie teraz kupuję, za pół roku sprzedaję, to rzeczywiście złoto jest jedną z najlepszych możliwych takich długoterminowych inwestycji właśnie w zastąpieniu takich fiducjarnych, tradycyjnych walut, jakimi posługujemy się na co dzień. Jeżeli chodzi o srebro, tutaj również jakby srebro jest w dobrej cenie, problemem jest tylko to, że obecnie nie można go kupić blisko ceny spot, że te marże są ogromne, więc jakby jeżeli chodzi o jakby takie podejmowanie decyzji inwestycyjnych, musimy też patrzeć na to, na ile ten kruszec, który kupujemy, jest w cenie zbliżonej do obecnych cen kontraktowych, które są gdzieś tam na rynku dostępne do podejrzenia. Więc tyle myślę, jeżeli chodzi o takie krótkie słowa, 2-3 o kruszcach. Jeżeli chodzi o inne waluty, o które zapytałeś, brałbym pod uwagę franka szwajcarskiego, jako że to jest waluta, która właściwie przez lata była naprawdę bardzo stabilną, bardzo jakby chętnie gromadzoną właśnie, jeżeli chodzi o oszczędności, walutą na świecie, że jej użyteczność, jeżeli chodzi o cały świat, jest bardzo duża. Wiadomo, cały świat finansowy szwajcarski ma swoją renomę. Natomiast czasami padają takie pytania odnośnie euro i całej jakby wiesz strefy, w której jakby my częścią też jesteśmy. Tutaj ja akurat, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jestem dość sceptycznie nastawiony, jeżeli chodzi o jej dalszy rozwój. Sytuacja na Cyprze, w Grecji, obecna we Włoszech czy Hiszpanii pokazuje, w jakim kierunku ta strefa zmierza. Tym bardziej, że już mamy tak naprawdę Brexit, który z końcem tego roku właściwie się zadzieje. Obecnie tylko trwa teraz negocjacja warunków między Wielką Brytanią a jakby Unią Europejską. Więc nie sądzę, aby euro było tą walutą, w którą można by w takiej długiej perspektywie inwestować. Mówię oczywiście, jeżeli ktoś się zna na rynku forexowym, może w krótkich terminach wykorzystywać pewne okazje, natomiast moją taką perspektywą inwestycyjną jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jeżeli nie 2-3 pokolenia do przodu, jeżeli chodzi o pewne kwestie, także tutaj mówię w kwestii euro, byłbym bardzo, ale to bardzo sceptycznie nastawiony, jakby ja osobiście luźno myśląc tej waluty unikam. W porządku, Bartosz. A jeżeli chodzi o alternatywne waluty, czyli jeżeli mielibyśmy przejść do kwestii, powiedzmy, kryptowalut, to jak ty się na to zaopatrujesz? Jakie masz podejście do kryptowalut i w jaki sposób ty inwestujesz w kryptowaluty? To znaczy, nie chodzi mi nawet o to, o jakieś szczegóły, ponieważ te szczegóły można znaleźć u ciebie na stronie
jakich używasz platform, w jaki sposób to robić i tak dalej. Natomiast chodzi mi o to, czy też patrzysz właśnie na kryptowaluty z perspektywy długoterminowej i dlaczego właśnie kryptowaluty? Bardzo dużo jest argumentów sceptyków, którzy no, używają argumentów przeciwko kryptowalutom. Być może mają rację, być może nie mają racji, natomiast chciałbym właśnie ciebie zapytać o zdanie w tym temacie. Jeżeli chodzi o takie, wiesz, sceptyczne zdania krytyków, to zobacz, pan Diamond z JP Morgan, tak? Dobrze kojarzę? Już kilka lat temu nazwał Bitcoina oszustwem. Bitcoin is a fraud, był właśnie jego słynny cytat. Dzisiaj JP Morgan sam jakby tworzy swoją własną kryptowalutę, jakby rozliczeniową. Chodzi tutaj o to, że dzięki kryptowalutom można online transferować wartość i to jest rzecz niespotykana. I rzeczywiście ja patrzę na kryptowaluty długoterminowo, tak jak właściwie na wszystkie moje inwestycje. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest jakby też taka psychologia, która za tym stoi, bo jedna rzecz to inwestować długoterminowo, a druga to mieć pewne założenia jakby na starcie, aby nie złapać się na tym, że nasza inwestycja w portfelu powiedzmy rośnie o 100%, my nic z tym nie robimy, bo myślimy, że będzie 200, 300, 400, 500 czy nawet 1000, a się okazuje, że później nagle zjeżdża w dół i mogliśmy mieć jakby pewien zysk skapitalizowany, tego nie zrobiliśmy, poczekaliśmy i niestety, ale wracamy do punktu wyjścia. Także takie sytuacje się zdarzają, więc w kontekście tylko takiej małej dygresji a propos psychologii, warto zanim w ogóle w cokolwiek zainwestujemy, przyjąć sobie pewne bazowe założenia, czyli inwestuję określoną kwotę, przy danym zysku wyciągam część, jeżeli chodzi o resztę, mogę na przykład zostawić i niech się dzieje wolanie, bo jak to mówią, jakby w ten sposób nie pozbawiam się zysków, które mogę wygenerować w późniejszym terminie, ale też w danym momencie, kiedy jest ten jakby pułap osiągnięty, który sobie na samym początku założyłem, jestem zadowolony z tego, że mogę korzystać z zarobionych pieniędzy. Także taka mała dygresja w kwestii samej takiej psychologii inwestowania i pewnych zasad, które się tego tyczą. Natomiast wracając do kryptowalut, właśnie mówię, to jest inwestycja na pewno długoterminowa. Warto jakby mieć na uwadze to, że kryptowaluty są bardzo świeżym projektem. Tak naprawdę powszechna adopcja kryptowalut jest przewidywana mniej więcej na rok 2030. Obecnie mamy bardzo mały rynek, bardzo małą kapitalizację i dopiero w nadchodzących latach będziemy mieli napływ pieniędzy instytucjonalnych, a jeżeli już pieniądze instytucjonalne się, że tak powiem, no dobre, zagrzeją na tym rynku, dopiero wówczas pewnie będą wchodzić tak zwani później late adopters, czyli te osoby, które właśnie późno adoptują się do danej technologii, które praktycznie dopiero jak cała masa ludzi kupi w tej pierwszej fali dany produkt, czy daną właśnie kryptowalutę, dopiero słyszę o tym rynku, to są te, co wiesz, znajomi znajomych znajomych. Kiedy już oni będą na tym rynku, będą korzystać na co dzień z kryptowalut, wtedy będziemy mówili o pełnej adopcji. Rozumiem, natomiast jeszcze mam takie pytanie. Powiedz mi, czy twoim zdaniem kryptowaluty w przyszłości zamienią pieniądz fiducjarny i gdybyś mógł tak w dwóch zdaniach tylko powiedzieć, czym się to różni, no bo ponieważ wiemy, pieniądz fiducjarny jest, no powiedzmy sobie w cudzysłowiu, drukowany trochę z powietrza przez banki. Jak to jest z kryptowalutami? Czy tutaj też grozi nam coś takiego jak instytucje, właśnie typu banki, które będą chciały regulować przepływ kryptowalutami, które będą, nie wiem, tworzyć te kryptowaluty. Dlaczego mówi się o, twoim zdaniem, dlaczego mówi się o kryptowalucie jako o pieniądzu przyszłości? No i czy ty widzisz, że kryptowaluta może w przyszłości zastąpić pieniądz fiducjarny? Jeżeli tak, to co za tym stoi? Co twoim zdaniem jest główną przyczyną tego? Wiesz co, jeżeli chodzi o takie stricte zastąpienie przez obecne projekty, które mamy na rynku pieniędzy fiducjarnych rządowych, raczej nie spodziewałbym się tego. W takim sensie, że trzeba zrozumieć, że kryptowaluta jest po prostu pieniądzem, który jest zdecentralizowany. To znaczy, biorąc pod uwagę
Bitcoina, bo oczywiście są różne inne projekty, które mają zupełnie inne funkcje, mogą być prywatne, tak samo właśnie jak na przykład Ripple pod symbolem XRP, nie jest projektem, którego kod jest w pełni jawny, natomiast wiadomo też, że są tam pewne zasady jakby sprzyjające rozliczeniom bankowym, czyli mówiąc o zablokowaniu środków na portfelu, dlatego też jakby Ripple jest dla mnie takim projektem bardzo krótkoterminowym, jeżeli chodzi o wzrosty, natomiast jeżeli chodzi o perspektywę długoterminową, w ogóle jakby w ten sposób o nim nie myślę, ale biorąc pod uwagę te najważniejsze kryptowaluty, a właściwie króla, którym jest Bitcoin, bo tak naprawdę myślę, że 99% inwestorów, którzy w ogóle pierwszy raz słyszą o rynku kryptowalut, słyszą o Bitcoinie. I biorąc pod uwagę Bitcoina, w odróżnieniu do walut, które mamy obecnie na rynku, Bitcoin jest walutą zdecentralizowaną, czyli nie ma nad nim kontroli żadna instytucja, żaden bank centralny. Jest to algorytm, który został zaprogramowany, który po prostu funkcjonuje na ten moment w sieci. Jest jakby ogromna sieć komputerów, która potwierdza transakcje i dzięki tym potwierdzeniom możemy przesyłać sobie Bitcoina z portfela na portfel. Nie potrzebujemy żadnego banku, żadnych pośredników, możemy spotkać się w dowolnym miejscu na świecie albo nawet nie spotykać się i przesłać sobie między państwami dowolne ilości bitcoinów, jakie tylko chcemy. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, że jakby opłaty transakcyjne są dużo niższe niż w przypadku tradycyjnych systemów przesyłania pieniędzy na odległość. I to właśnie czyni z kryptowalut swego rodzaju rewolucję, bo zobacz, do tej pory, jeżeli chcieliśmy na przykład wyjechać z gotówką za granicę albo wywieźć złoto za granicę, musieliśmy przejść całą odprawę celną, wyspowiadać się ze wszystkiego, nawet niektóre kwoty są zabraniane, jeżeli chodzi o przewóz przez granicę, a wystarczy nam tak naprawdę kartka papieru albo pendrive i możemy dowolną wartość pieniężną, idącą w setki milionów czy miliardów dolarów, przewieźć właśnie na pendrive czy na kartce papieru w postaci kryptowalutowej przez granicę i tak naprawdę nikt nie będzie w stanie udowodnić nam, że jakąkolwiek wartość pieniężną my przewozimy czy mamy ze sobą. Także dają one niesamowitą wolność i niezależność i to jest jakby to, co od samego początku przyświecało twórcy Bitcoina, czyli Satoshi'emu Nakamoto, właśnie twórcy albo grupy twórców, bo do dzisiaj nie wiemy, kto się pod tym pseudonimem ukrywał. Także w takiej kwestii czysto rządowej myślę, że kryptowaluty nie zastąpią pieniędzy fiducjarnych. Prędzej tutaj chyba rządy pójdą w stworzenie swojej kryptowaluty, a zresztą o Fedcoinie czy kryptodolarze, jak to niektórzy też to nazywają, pisałem też na blogu, napisałem właśnie na profilu MPB na Facebooku. Myślę, że warto sobie jakby te wpisy, te artykuły zaktualizować, bo robią się właśnie coraz bardziej w obecnych czasach aktualne. Rozumiem. A powiedz mi, Bartosz, jeżeli chodzi o... Teraz mówiliśmy głównie o silnych stronach kryptowaluty, ale jeżeli miałbyś powiedzieć o słabych stronach kryptowaluty, co by to było? Jakie są ryzyka, twoim zdaniem, związane właśnie w lokowaniu pieniędzy w kryptowaluty? Wiesz co, jeżeli chodzi o ryzyka i takie główne kwestie związane właśnie z kryptowalutami, to są dokładnie te same kwestie, które są ich mocną stroną. To znaczy to, że to jest rzecz zdecentralizowana, niekontrolowana przez żadną instytucję. I teraz wyobraź sobie sytuację, w której wszystkie rządy na całym świecie skrzykują się i mówią, że od dnia X albo od dzisiaj albo od wczoraj czy powiedzmy od północ 01, tak jak to ostatnio jest modne w Polsce, że wszystko w nocy robimy, Bitcoin jest zdelegalizowany i każdy, kto będzie posługiwał się Bitcoinem, jest kryminalistą. I teraz wszystkie giełdy, które musiały przeprowadzać proces KYC, wpuszczają te dane do Urzędu Skarbowego, oczywiście Urząd Skarbowy samo nie wnioskuje, no i mamy pełną listę osób, które są potencjalnie podejrzane, sprawdzamy ich portfele, bo też trzeba wiedzieć, że na przykład Bitcoin jest kryptowalutą, która jakby ma w pełni publicznie dostępny rejestr, to znaczy jeżeli ktoś zna nasz portfel, adres naszego portfela, może podejrzeć wszystkie transakcje, które prowadziliśmy, adresy, na które wysyłaliśmy nasze bitcoiny. Oczywiście są sposoby na anonimizację takich transakcji, ewentualnie inne kryptowaluty, które są w pełni anonimowe, ale jakby sama ta perspektywa, że właśnie prostą regulacją rządową może okazać się, że kryptowaluty staną się właśnie nielegalne i będzie problem jakby z ich obrotem, no będziemy mieli sytuację, w której
możemy z dnia na dzień tak naprawdę zobaczyć, że jednak ich wartość spada, bo część ludzi w obawie po prostu przed sankcjami czy karami wycofuje się z tego rynku. Dlatego najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o mądre podejście do inwestowania, jest jakby zwrócenie uwagi na wszelkie plusy i minusy danej technologii oraz jej perspektywę wzrostową. I jedną z ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o same kryptowaluty i inwestowanie w nie, jest to, że jest to aktywo takie asymetryczne, czyli możemy zainwestować małą kwotę, która, biorąc pod uwagę perspektywę wzrostu Bitcoina w czasie, na bazie różnych modeli wycen, sprawi, że ta mała suma pieniędzy zamieni się w całkiem pokaźną sumkę oszczędności. Okej, okay. Czyli to, co tak jak wspomniałeś, to, co jest plusem, może się okazać również minusem, jeżeli chodzi o Bitcoina. A powiedz mi, u Ciebie na stronie przeczytałem o czymś takim jak halving Bitcoina. Czy możesz mi powiedzieć albo przybliżyć też naszym słuchaczom, co to jest halving Bitcoina i co to oznacza dla posiadaczy kryptowalut oraz dla osób, które na przykład chciałyby dzisiaj zainwestować jakieś niewielkie kwoty na giełdach kryptowalut? Mhm. Jeżeli chodzi o halving Bitcoina, to tak jak mówiłem, cała sieć Bitcoina to są rzesze komputerów zrzeszone, tak naprawdę taką sieć, która potwierdza transakcje. Oczywiście te komputery pobierają prąd, czyli ktoś musi wydać pieniądze, aby te transakcje potwierdzać. I jakby wynagrodzeniem dla niego za potwierdzanie transakcji są Bitcoiny uwalniane do sieci. Że jakby algorytm Bitcoina funkcjonuje właśnie w ten sposób, że od momentu zaprogramowania do całej tej sieci są wypuszczane waluty i do bodajże 2100 któregoś roku będziemy mieli, tak w cudzysłowie, wyprodukowane 21 milionów bitcoinów. I to będzie koniec. Jakby cała cyrkulacja będzie opierała się na 21 milionach sztuk bitcoinów i nikt nigdy nie dodrukuje ani sztuki więcej. I jeżeli chodzi o właśnie halving, to jest moment, w którym ta nagroda dla osób potwierdzających transakcje, czyli utrzymujących sieć, spada o połowę. Czyli podaż waluty jakby jest ucinana o połowę. Mieliśmy 12,5 bitcoina na blok, jako że transakcje są łączone w swego rodzaju bloki, natomiast na ten moment jest to 6,25 bitcoina na blok, jako że halving miał miejsce 12 maja, jeżeli chodzi o nasz czas. Także obecnie jakby mniej bitcoinów jest wpuszczanych jakby do obiegu, czyli mniej się go drukuje, czyli jakby no zobaczcie, że to jakby dzieje się dosłownie odwrotna rzecz w stosunku do tego, co dzieje się z walutami fiducjarnymi. Teraz mamy ich coraz więcej w obiegu, a więc ich wartość realna w czasie maleje. Natomiast jeżeli chodzi o bitcoina, będzie go coraz mniej w obiegu, więc jego wartość powinna przy zaangażowaniu w zwiększonym rynku rosnąć. Także halving bitcoina to jest dosyć istotne wydarzenie. Praktycznie za każdym razem, kiedy się dzieje, można zobaczyć, że jego cena w około pół roku do 10 miesięcy wystrzeliwuje dosyć mocno w górę. Także możemy się spodziewać, jak mamy obecnie 13 maja, że mniej więcej w okolicy listopada do mniej więcej właśnie lutego, marca przyszłego roku zobaczymy taki naprawdę potężny wzrost na Bitcoinie i myślę, że kolejne ATH. Okej, okay, czyli tak naprawdę jesteśmy nawet w dobrym momencie, jeżeli ktoś by chciał nawet za niewielką sumę kupić Bitcoina. Tutaj odsyłam na stronę mójplanb.pl, na stronę Bartosza, gdzie Bartosz dokładnie krok po kroku opisuje właśnie, w jaki sposób założyć platformę bitcoinową, w jaki sposób zakupić pierwszego bitcoina, jak się zabezpieczyć, gdzie trzymać swoje portfele. Także jest to bardzo, bardzo taki, powiedziałbym, obszerny artykuł z mnóstwem wartościowej wiedzy. Także jeszcze raz odsyłam na stronę do Bartosza. Jeszcze mam, Bartosz, do Ciebie jedno pytanie. Jaki był dla Ciebie taki przełomowy moment albo coś, co ostatecznie przekonało Cię do tego, aby inwestować w kryptowaluty, bo ja nie wiem, czy być może masz tak samo jak ja, to znaczy u mnie to się zaczęło od tego, że no, zdarzyło się pewne wydarzenie w moim życiu, znaczy wydarzyło się to, że po prostu mogłem nie wyzdrowieć i stwierdziłem, no okej, to jeżeli ja nie będę pracował,
nie będę miał pasywnego przychodu, no to znaczy, że będę na utrzymaniu na przykład rodziców i chciałem za wszelką cenę tego uniknąć, a więc od tego się zaczęły moje, w ogóle moja historia z nieruchomościami. Ja w ten sposób zainwestowałem najpierw w edukację, później w swoje pierwsze nieruchomości. Czy u ciebie też był jakiś taki przełomowy moment w życiu, który pamiętasz, czy po prostu to była taka zimna kalkulacja, podszedłeś do tego, ok, jest Bitcoin, warto się tym zainteresować, poczytam o co chodzi i wchodzę w to. Jak to u ciebie wyglądało? Wiesz co, jeżeli chodzi o moje pierwsze w ogóle spotkanie z Bitcoinem, zaczęło się ono w trakcie moich studiów. Jakby interesowałem się bardzo mocno jakby nauką inwestycyjną. W ogóle miałem pójść na studia związane z budową maszyn i robotyką, natomiast finalnie poszedłem na studia ekonomiczne, także tutaj za namową mojego właśnie znajomego gdzieś tam poszliśmy jakby w tym kierunku, przygotowując się do Olimpiady Przedsiębiorczości i gdzieś tam ten temat cały mnie tak zainteresował, że wybrałem właśnie zupełnie inny kierunek studiów. Natomiast problemem wtedy było to, że nie generowałem sam własnych pieniędzy. Jakby dopiero zacząłem pracować na ostatnim roku i gdzieś tam wtedy jakby już zapomniałem o tej kwestii inwestycyjnej, bardzo mocno poszedłem w rozwój zawodowy i zostawiłem zupełnie inwestycje na boku, czego obecnie żałuję, bo byłem właśnie takim early adopterem, jeżeli chodzi o Bitcoina i całą tę technologię. Natomiast przypomniałem sobie o niej właśnie w momencie, kiedy zacząłem inwestować w nieruchomości, myśleć nad ogólną strategią i jakby wiesz, miałem właśnie ten problem, że nie znalazłem takiego rzetelnego źródła, jeżeli chodzi o edukację finansową, które przedstawiłoby taką strategię, którą może zastosować każdy, strategię właściwie dobrą na każde lata, czy to jakby niezależnie od hossy, czy kryzysu, możemy tę strategię stosować i ona zawiera wszelkie punkty, które dadzą nam przetrwanie właśnie każdego okresu, jeżeli chodzi o gospodarkę. Już jakby wtedy miałem też w pamięci właśnie ten kryzys 2007-2009 roku. Moi rodzice przechodzili też przez kryzys ten dotcom boomowy, który ja już trochę mniej pamiętam, jako że wtedy byłem dzieciakiem i o inwestycjach jeszcze nie myślałem. A już nie mówiąc o jakby czasach, kiedy mieliśmy hiperinflację w Polsce i też jakby te książeczki mieszkaniowe, na których rodzice, nie tylko moi, ale myślę, że wszystkich nawet słuchaczy zbierali pieniądze. Okazało się, że z ceny mieszkania później można było kupić tak naprawdę metr, właśnie poprzez metr kwadratowy mieszkania, właśnie poprzez hiperinflację, która wtedy miała miejsce i gdzieś tam jakby biorąc pod uwagę wiesz, te wszystkie rzeczy, o których mówili mi rodzice, które ja też jakby przeżyłem, odnośnie których właśnie się edukowałem, chciałem stworzyć właśnie swego rodzaju właśnie strategię, taką niezależną od danego czasu metodę inwestowania i jakby mam taki model, według którego inwestuję, też jest właśnie opisany na mojej stronie, na mójplan.pl, na blogu, że można sobie zobaczyć tak zwaną właśnie moją piramidę inwestycyjną, w jaki sposób ja to robię, w jaki sposób ja rozkładam na poszczególne struktury swoje inwestycje. I jakby też wracając do tego inwestowania, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ja je traktuję jako mądrą spekulację, czyli coś, co przy małym angażu kapitału da nam bardzo duży wzrost portfela. I pamiętam właśnie takim momentem przełomowym u mnie, jeżeli właśnie chodzi o podjęcie tego kroku, było to, że mając mieszkania, które dawały nam przychód pasywny na tyle duży, że mogliśmy zrezygnować z pracy, oczywiście nie zrobiliśmy tego, ale mogliśmy podjąć taką decyzję. Zainteresowałem się właśnie jakby kolejnymi warstwami, kolejnymi krokami na tej całej piramidzie inwestycyjnej. I tutaj pojawiły się właśnie między innymi kryptowaluty, o których jakby czytałem wcześniej, natomiast wtedy już była to na tyle, czy może nie przebadana, ale na tyle znajoma technologia i wytłumaczona w sposób nieprogramistyczny, że nawet osoby, które nie do końca wiedziały, wiesz, czym jest GitHub, czym są te commits i te wszystkie rzeczy, które można sobie podejrzeć, jeżeli chodzi o kod Bitcoina, jakby mogły się tę wiedzę zdobyć i ona była przełożona na taki ludzki język, wiesz? I wtedy zacząłem coraz więcej właśnie o tym czytać, pomimo tego, że chodziłem do klasy informatycznej, właśnie ten sposób przyswajania wiedzy był dla mnie znacznie lepszy i gdzieś właśnie w okolicy 2016-2017 roku zauważyłem ogromny potencjał właśnie inwestycyjny, jeżeli chodzi o Bitcoina oraz pozostałe projekty. Tutaj też wspomnę, że na rynku jest chyba ponad 2000 kryptowalut. Przeanalizowałem ogromną większość z nich
jeżeli chodzi o potencjał, jeżeli chodzi o to, czym ten projekt tak naprawdę jest, kto za nim stoi. I w ten sposób, jakby budując swój portfel kryptowalutowy, który zresztą też właśnie na blogu opisuję, do którego można uzyskać dostęp właśnie w poradniku dotyczącym kryptowalut, jakby stworzyłem takie portfolio, które obecnie jakby na mnie pracuje, właśnie mówię, z myślą długoterminową. Są to zakupione projekty, które obecnie trzymam w portfelu i które czekają właśnie na halving, który miał miejsce. Natomiast warto wiedzieć, że mniej więcej, jeżeli halving Bitcoina powoduje wzrost ceny w ciągu 6 do 10 miesięcy, to w około pół roku za wzrostem Bitcoina jakby nadążają pozostałe projekty, które jakby mają potencjał, które są też swego rodzaju startupami, więc myślę, że rok ten oraz kolejny będą naprawdę przełomowe w ogóle dla całego rynku. Także to jest jakby taka krótka historia, taka w jaki sposób ja zacząłem myśleć o inwestycji w kryptowaluty i tym wszystkim, co jest z tym związane. Myślę, że nawet jeżeli, tak jak mówiłeś, ktoś słucha nas teraz i jest kompletnie, tak w cudzysłowie mówiąc, zielony w temacie, jeżeli wejdzie na poradnik, przeczyta, no, no bodajże około 100 paru stron, także można sobie na to weekend poświęcić i rzeczywiście znaleźć tam wszystko, co tylko się chce, od rejestracji na giełdach poprzez właśnie kupno projektów. To myślę, że to będzie i tak dobra lektura na te czasy, jako że mówię, mamy perspektywę najbliższych miesięcy przed sobą, ale no, trzeba powiedzieć sobie wprost, że ten pociąg jakby już odjeżdża i biorąc pod uwagę różne modele i różne wyceny, jeżeli chodzi o Bitcoina i jego perspektywy wzrostu, przy chyba 2037 roku cena Bitcoina nie powinna spaść poniżej 100 tysięcy dolarów. Tak pokazuje jeden z modeli, zresztą o tym też będę niebawem na blogu pisał. Także mówię, perspektywa jest, ale pociąg już powoli odjeżdża. Rozumiem. Czyli Bartosz, czyli dla nas, dla osób, które tak naprawdę teraz się zainteresowały tematem, jeszcze może nie jest za późno, jeżeli chodzi o to, żeby w Bitcoina zainwestować nawet jakieś niewielkie kwoty. Tak jak mówisz, no, działa tutaj ta przynajmniej w obecnej sytuacji rynkowej, no, działa ta dźwignia dobrej perspektywy tutaj, jeżeli chodzi o Bitcoina, także zobaczymy. No, ja po przeczytaniu Twojego poradnika, po obejrzeniu tych filmów merytorycznych, gdzie wyjaśniasz również, co robić po kolei, to no, zainteresowałem się troszkę tematem i na pewno mnie przekonałeś do tego, żeby chociaż część swoich pieniędzy właśnie na te aktywa zamienić. Jestem ciekawy, jak się będzie rozwijał Twój projekt. Także już jestem u Ciebie na newsletterze. Mam nadzieję, że zdążę nadrobić czytanie Twoich artykułów na blogu, bo tych artykułów jeszcze wszystkich nie przeczytałem, natomiast ten poradnik jest naprawdę fajny. Bartosz, mamy pytanie od Kamila. Kamil bardziej się tu skłania ku funduszom inwestycyjnym długoterminowo. Ja od razu mówię, że nie jestem akurat fanem funduszów inwestycyjnych. Natomiast czy ty, Bartosz, inwestujesz w swoje pieniądze w jakieś fundusze inwestycyjne, coś? Czy masz dobre doświadczenia, czy złe z funduszami? Jak to u ciebie w ogóle wygląda? Jakie masz zdanie na ten temat? Wiesz co, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, ich wyniki często są podawane, nie uwzględniając opłat, które te fundusze pobierają. Jakby inwestując w fundusze, tak naprawdę dajemy zarządzać swoimi pieniędzmi komuś, kto albo to zrobi dobrze, albo to zrobi źle. Natomiast jeżeli my w odpowiedni sposób dobierzemy akcje do naszego portfela, mamy znacznie większe prawdopodobieństwo na sukces, aniżeli fundusze, które, mówię, różnie inwestują i różne stopy zwrotu przynoszą. Pamiętajcie też, że fundusze inwestycyjne mają ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o inwestycje. Tak samo jak w jednym, pamiętam, live'ie, który ostatnio nagrywałem, taka rozgorzała dyskusja pod tym jakby live'em w komentarzach, gdzie mieliśmy porównanie inwestowania, jeżeli chodzi o Warrena Buffetta i zwykłego Jana Kowalskiego. I oczywiście można stosować strategię Buffetta, natomiast głupotą by było przez Jana Kowalskiego podejmowanie dokładnie tych samych ruchów, co Warren Buffett. Bo zobacz, jeżeli ktoś ma 120 miliardów dolarów na koncie i może wykupić 20 firm z S&P 500, no to mamy zupełnie inną sytuację od kogoś, kto
jakby podejmuje decyzje inwestycyjne, mając kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych w portfelu. I jakby posiadanie dużej ilości gotówki idącej w miliardy dolarów wcale nie jest takim zbawieniem, bo żeby ta gotówka przyniosła nam odpowiednie stopy zwrotu, to tak naprawdę musimy się bardzo mocno napłacić, bo wiesz, nie kupimy startupu, który ma wartość miliona, bo nawet jeżeli go kupimy, to co zrobimy z tymi 119 miliardami, 999 milionami dolarów, które nam pozostały, a mając 100 tysięcy złotych, możemy w taki startup zainwestować i mieć całkiem fajne perspektywy, jeżeli chodzi o zarobki, także są plusy i minusy każdej sytuacji, teraz trzeba właśnie umieć wykorzystać to, co jakby my robimy, czy wykorzystać te szanse, które przydarzają się nam na co dzień. A właśnie inwestując pieniądze w fundusze, już na dzień dobry jakby mamy opłaty, które będą zżerały nam finalny zysk oraz mamy ograniczone możliwości inwestycyjne, jako że same fundusze są prawnie ograniczone, jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne i muszą, powiedzmy, określoną część swoich zasobów alokować w, nie wiem, obligacje państwowe. Natomiast my możemy tych obligacji w ogóle nie mieć w swoim portfelu, przeznaczyć, powiedzmy, część pieniędzy na akcje, które dają ogromną dywidendę i są w miarę stabilnymi biznesami, część przeznaczyć na akcje, których wzrostu oczekujemy w najbliższych latach, a część przeznaczyć na takie właśnie gry lekkie, spekulacyjne, właśnie startupy, tak zwane penny stocks, czyli jakby akcje, które wyceniane są w centach, także możemy spokojnie takie firmy na rynku znaleźć. Zresztą właśnie w artykule dotyczącym inwestowania w akcje na blogu ostatnio też podałem przykład jednej firmy z branży kryptowalut, która ma ogromny potencjał wzrostowy, a której cena jest właśnie poniżej 1 dolara. Także to są świetne inwestycje i dlatego ja kompletnie omijam fundusze inwestycyjne, jako że sam wiem lepiej, w jaki sposób strukturyzować moje inwestycje i wykorzystać po prostu maksymalny potencjał moich pieniędzy. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o fundusze. Jeżeli, tak mi się przypomniała sytuacja, bo jeżeli chodzi o inwestowanie w te właśnie, w te akcje, powiedziałbym, one są różnie nazywane, jakieś centowe, śmieciowe, jakkolwiek, to polecam tutaj, kto nie oglądał filmu Wilk z Wall Street, to tam bardzo fajnie widać, jak na tych, jak na tych akcjach po prostu śmieciowych można się dorobić. Ale Bartosz, na dzień dzisiejszy to są wszystkie moje pytania. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać od siebie. Ja na pewno chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chodzi o samodzielne inwestowanie, to przede wszystkim wiedza, bo no, rzadko się kiedy zdarza, żeby ktoś, kto nie ma wiedzy, naprawdę zainwestował duże pieniądze i na tym wygrał, no to są jednostki. Natomiast dobrze jest moim zdaniem wiedzieć, jakie są ryzyka każdego aktywa, w które tak naprawdę inwestujemy. I także to jest tylko takie zdanie z mojej strony. Natomiast Bartosz, jako że zbliżamy się do końca, to co byś poradził naszym słuchaczom właśnie na najbliższe miesiące, na najbliższe kilka lat, czy dywersyfikacja portfela, jeżeli ktoś już ma nieruchomości, właśnie o to, o te waluty, o których rozmawiamy, czy jest to dobry pomysł, twoim zdaniem oczywiście, i no i jakie są twoje jakby rekomendacje na najbliższą przyszłość? Właśnie, może to nie są rekomendacje, tylko właśnie wróćmy do tych luźnych przemyśleń. Mm-hmm. Jeżeli już właśnie o strategii inwestycyjnej, to naprawdę polecam właśnie wejść na mójplan.pl. Tam jest artykuł opisujący przekrojowo moją strategię inwestycyjną z dokładnymi procentami alokacji, w jaki sposób ja do tego podchodzę, w jaki sposób ja strukturuję swoje inwestycje i w jaki sposób ja zarządzam swoim kapitałem. Naprawdę można z tego artykułu wynieść bardzo wiele i łącząc to z poradnikiem odnośnie kryptowalut, myślę, że można wykorzystać maksymalnie ten okres, który mamy, czyli okres kryzysu, który jest obecnie na rynkach. Przy czym też właśnie warto mieć na uwadze, że nigdy nie jest tak, że w kryzysie wszystkie firmy dołują, pikują dół, że wszystkie firmy gdzieś tam jakby no,
tarzają się prawie że po podłodze i tylko są na gdzieś tam wyprzedaży albo bliskie skraju bankructwa. Często jest tak, praktycznie w każdej gospodarce można znaleźć właśnie firmy, które nawet na kryzysach zyskują. No zobaczmy chociażby na pierwszy przykład z brzegu, czyli Amazona, który w dobie ogólnoświatowej kwarantanny, gdzie zakupy online po prostu szaleją, Amazon zatrudnia kolejne osoby, kolejne setki, właściwie tysięcy są planowane, jeżeli chodzi o zatrudnienie, i jego wycena rynkowa wcale jakby nie odzwierciedla pozostałej tendencji, która jest na rynku. Także mówię, ogólne spojrzenie, długa perspektywa, odpowiednia strategia, to są te rzeczy, które każdy powinien stosować. Mówię, to wszystko jest na moim.pl, można zobaczyć, można podejrzeć. Staram się, tak jak mówiłeś, jakby z tą misją edukacyjną trafić do jak największej ilości osób. Jako że bogacenie się każdego z nas to powinien być nasz pierwszy cel, bo jeżeli my będziemy w stanie zatroszczyć się o naszą emeryturę, to zupełnie inaczej spojrzymy na to, wiesz, jakby co robimy i co chcemy w tym życiu osiągnąć i co innego co dla innych też więcej zrobić. Bartosz, w takim razie bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dzisiaj czas. Oczywiście to nagranie znajdziecie na moim kanale Poetyczny Inwestor na YouTube. Też dostałem mnóstwo wiadomości, że od moich słuchaczy, że niestety nie dadzą rady dzisiaj być na 19, ale to powtórzę jeszcze raz, oczywiście nagranie będzie. To nagranie również będzie tutaj na moim fanpage'u. Cały czas nie zamierzam go usuwać. Także będzie transkrypcja tego nagrania u mnie na blogu. Ja ze swojej strony postaram się zostawić taki również mały prezent dla wszystkich, którzy właśnie wejdą na mojego bloga, przeczytają jeszcze raz ten wywiad z Bartoszem. Zostawię właśnie zaktualizowany z dnia dzisiejszego w zasadzie ten mój indeks GM2, który jasno wskazuje, że w dalszym ciągu opłaca się kupować nieruchomości, a nawet jeszcze przynajmniej tak było do końca marca. Z niecierpliwością czekam na wyniki drugiego kwartału sprzedaży cen złota oraz cen nieruchomości. Także na pewno u mnie na blogu znajdziecie również informacje na ten temat. Pod koniec, powiedzmy sobie, pod koniec kwartału trzeciego, kiedy już zejdą wszystkie ceny do NBP. Także Bartosz, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Naprawdę, tak jak się spodziewałem, było to mega wartościowe spotkanie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze tutaj wyciągną z tego bardzo dużo dla siebie. I tak jak mówię, słuchajcie, polecam tutaj ten projekt Bartosza. Jestem bardzo ciekawy, jak się będzie rozwijał. Także Bartosz, jestem również Twoim fanem. Dziękuję Ci, że naprawdę jesteś tutaj z nami. Mam nadzieję, że jeszcze raz uda nam się spotkać, może pod koniec roku porozmawiamy może na ten temat, jak po halvingu Bitcoina się zachowuje Bitcoin, może już będziemy mądrzejsi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Dzięki Mariusz, dzięki wszystkim słuchaczom. Ja może tylko dodam na sam koniec, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego, jakby co poruszaliśmy w trakcie tej rozmowy, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Ja też postaram się jakby wejść na ten profil regularnie, jakby twój, na ten fanpage, odpowiadać na wszelkie kwestie, które gdzieś tam się pojawią. Myślę, że też możemy wtedy jakby większą wartość dla wszystkich słuchających teraz, czy odtwarzających to nagranie, wynieść poprzez właśnie merytoryczną dyskusję. Także raz jeszcze dzięki Mariusz. I tak jak mówiłeś, myślę, że będziemy takie halvingowe party pod koniec roku robić i porozmawiamy o dalszych perspektywach, jeżeli chodzi o czy to rynek kryptowalut, czy inne rynki, na których będziemy wówczas inwestować. Jasna sprawa. Bardzo Ci dziękuję, Bartosz. Słuszna uwaga. Zostawiajcie swoje pytania. Nieważne, czy przeczytacie, czy zostawicie, przepraszam, te pytania dzisiaj, za tydzień, za dwa, za trzy. Ja postaram się być z Bartoszem w kontakcie, także nawet jeżeli będę potrzebował pomocy, mam nadzieję, że Bartosz tutaj nam pomoże. Także myślę, że będzie to dla Was fajna wartość. To jeszcze raz dziękuję i do zobaczyska. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.